Prawo i Sprawiedliwość dba o rzeczywistą wolność. Sofia! W ten sposób dusi. O. Każdy obywatel ma w Polsce prawo do manifestowania. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości my policji przeciwko manifestantom wyprowadzać nie będziemy. Nie możemy odgrzybić, odszczurzyć, prawda? Zamykam posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na podstawie artykułu 175 ust. 4 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Wniosek formalny. Nie wiem. Badaj, znalazł. No, tak mówię. A, mi palec złamujecie! Ale pan się nie dotyka, proszę o to! Nie dotyka, pani krzyczy, proszę się do tego. Że nawet jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami, to pozostaniemy i będziemy tą wyspą wolności, tolerancji. Tomasz Poręba wspierał dzisiaj premiera, który miał robić dobre wrażenie i przekonywać, że PiS jest partią spokojnej, rzeczowej. Puknijcie się wszyscy w głowę. A po wakacjach weźmiemy się za was. To pokazuje, jak głęboko w polskiej kulturze politycznej zakorzeniona jest idea parlamentaryzmu, demokracji i rządów prawa.